Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj wracamy do naszych rozważań na temat Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy już o kampanii Akcja Ewakuacja z EU tydzień temu z Mariuszem Piotrowskim i do tej rozmowy wracamy, będziemy sobie tak być może nawet regularnie rozmawiać o dobrodziejstwach naszego uczestnictwa w tej organizacji. Także naszym gościem jest po raz kolejny Mariusz Piotrowski z Fundacji Kampanii Społecznych imienia Świętego Stanisława Papczyńskiego i witam serdecznie tutaj po raz kolejny na naszym kanale. Witam Cię Kamilu, witam wszystkich Twoich widzów. Na początku przypominam o łapkach w górę, subskrypcjach, komentarzach, o wsparciu kanału finansowo. Dane są w opisie. Otóż dzisiaj zajmiemy się tą zmianą traktatów. Było o niej głośno w zeszłym roku. Była to, można powiedzieć, było takie chwilowe zainteresowanie, co tam w Europarlamencie wymyślili, natomiast no to gdzieś się rozmyło, natomiast ta propozycja zmian traktatowych przecież nie zniknęła. Ale zanim powiemy o tym, co się z nią w ogóle dzieje, to zacznijmy od jej zawartości, bo to też tak mówiono, że a tu zniesienie jednomyślności, tu weta, że to federalizacja. Lewica mówiła, że to wręcz bardzo dobrze, że to jest wielki krok naprzód, etc. No ale diabeł tkwi w szczegółach, to skupmy się na tych szczegółach. O co chodzi z prawem weta, bo prawdopodobnie większość w ogóle Polaków nie do końca orientuje się w tych instytucjach europejskich. Wiedzą, że jest parlament, prawdopodobnie, tak podejrzewam. Być może kojarzą komisję, która jest takim quasi-rządem. Pojawia się problem przy Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej i generalnie te procedury są niejasne. Chyba w ogóle o to chodziło, tworząc te wszystkie instytucje. Zapewne o to chodziło. Kamilu, zanim jednak zaczniemy, to powiedziałeś o tych dobrodziejstwach Unii Europejskiej, to może warto dodać, że w zeszłym tygodniu mecenas Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris alarmował, że Unia Europejska zaczynała grzebać przy prawie wyborczym w Polsce. Tak więc no, może tylko szybciutko o tym wspomnę. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że otóż prawo unijne pozwala głosować osobom zamieszkałym w Unii, osobom z Unii Europejskiej zamieszkałym w Polsce, głosować w wyborach dotyczących właśnie wyborów do Parlamentu Europejskiego i w wyborach samorządowych. Niestety no, zostało to, że tak powiem, zaskarżone, bo jest pewna obawa, że podczas wyborów samorządowych no, nie mają czynnego prawa wyborczego osoby z Unii Europejskiej, no to znaczy mają te czynne prawa wyborcze, natomiast nie mogą skutecznie walczyć tutaj o jakiekolwiek, powiedzmy, wybory, jeżeli nie są w partii. A w Polsce mamy zakaz, że tak powiem, bycia członkiem partii osób, które no są spoza Polski, tak? Tak więc no to już zostało, że tak powiem, TSUE już się tym zajmuje, jest w tym temacie walka. Ja polecam tutaj artykuł na naszej stronie Akcja Ewakuacja z EU. Tam jest więcej informacji. No i zaczyna się kolejny proces przed TSUE, w którym, że tak powiem, być może kolejne kompetencje przejdą z gestii państwa narodowego na rzecz Komisji Europejskiej. Tak więc ten proces, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku, w ostatnim programie na temat Unii Europejskiej, proces tych pełzających kompetencji, tego przejmowania kompetencji cały czas trwa. Ja zapraszam do tego artykułu. No a teraz może zajmijmy się faktycznie już tym całym traktatem Unii Europejskiej, a przynajmniej tej próbie nowelizacji, o której to niemieccy politycy mówią, że jest to no, akt, jak gdyby, który ukonstytuuje Stany Zjednoczone Europy. O tym, czym Stany Zjednoczone Europy są, o tym, że nie są wcale wzorem jakichś Stanów Zjednoczonych Ameryki, to mówiliśmy też o tym chyba ostatnio. Ja tylko przypomnę, że to są zupełnie dwa różne byty. Tak? Tam mamy grupę kolonizatorów anglosaskich i kolonizatorów z różnych no, części świata, którzy mieli swoje kultury, wszystko jest tam pomieszane. Tak więc no,
gdzieś no, trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu. Natomiast w Europie mamy zupełnie inną sytuację. Mamy zakorzenione kulturowo narody, które mają własne historie. No i budowa czegoś, nawet na podobieństwo tego, co jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jest po prostu utopią. Jest czymś, co jest po prostu niemożliwe do zrobienia. A jeżeli ktokolwiek myśli o tym, żeby to zrobić, to musi stworzyć nowego człowieka. To właśnie pisał o tym profesor Jerzy Chodorowski, Unijczyka, człowieka, który będzie miał nowe wartości, który będzie patrzył na świat zupełnie inaczej i będzie musiał się wyrzec właśnie własnego państwa, własnej historii, własnej kultury i przede wszystkim własnej wiary. Tak? To są te rzeczy, którymi Unia Europejska będzie musiała zawalczyć, żeby stworzyć coś na zasadzie państwa europejskiego. No i to się dzieje. To się dzieje. Te nowe traktaty, w moim przekonaniu, właśnie idą w tym kierunku jeszcze mocniej, jeszcze bardziej twardo stawia się warunki, ale to będzie może wychodziło podczas naszej analizy, tak? Zacznijmy od poprawek, tego, co zostało przegłosowane w listopadzie przez między innymi też polskich europosłów, między innymi pana Łukasza Kochuta ze Śląska. Mamy poprawkę artykułu 2. Ja może najpierw przeczytam tekst obowiązujący obecnie, a potem przeczytam ten tekst, który ma być, no, który jest teraz w trakcie procedowania, tak? No, a więc tekst obowiązujący. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim. W społeczeństwie opartym o pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. I teraz poprawka, bo bardzo ciekawa jest końcówka. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim. W społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równouprawnieniu płci. Tak więc to, o czym właśnie mówiłem, że buduje się tego nowego człowieka, Unijczyka, który już nie będzie brał, że tak powiem, pod uwagę prawa Bożego, prawa naturalnego, no tylko będzie brał to, co sam uważa za słuszne, czyli to człowiek ma stać się źródłem moralności. Zresztą ten proces trwa w Europie już od bardzo długiego czasu, no ale teraz jak gdyby mamy ten taki finish, tą końcówkę, która pokazuje, że no, możemy już się sprzeciwić prawu naturalnemu. Teraz już mężczyzna nie musi być wcale mężczyzną, kobieta nie musi być kobietą, chociaż wszystko na to wskazuje, tak? A ludzi da się do tego przekonać, a jeżeli nie będą przekonani, bo nie da się, to znaczy, bo jest problem taki, że jednak wiele osób no, patrzy na to wszystko w sposób trzeźwy, patrzy na to wszystko w sposób i pod względem naukowym patrzy na to wszystko i pod względem takim moralnym i mówi, no nie, to się tak nie da. No tak więc tych ludzi trzeba będzie teraz już tutaj prawnie, że tak powiem, przycisnąć do ściany, a jeżeli nawet jakiekolwiek państwa będą się temu sprzeciwiały, to po, że tak powiem, wejściu nowych traktatów będziemy mieli do czynienia z ich, że tak to określę, no, pokazywaniem, jaki tu jest brak praworządności, jak bardzo źle się dzieje w tym państwie i karaniem tych państw poprzez właśnie unikanie, niewypłacanie im środków, niewypłacanie im należnych im pieniędzy. Tak więc no, do tego właśnie te traktaty zmierzają. To, tak to wygląda. No właśnie, to jest pewnego rodzaju już takie zakończenie, zwieńczenie tego procesu. Mówiono już o tym przy tak zwanej Konstytucji dla Europy, która powróciła jako traktat lizboński. Co prawda nie było tam funkcji prezydenta i ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, to przemianowano, ale bardzo dużo z tego zostało, czyli można powiedzieć, że w zasadzie dochodzimy do momentu, kiedy część państw może otrzymywać regulacje do wykonania, które są sprzeczne z ich interesami i wbrew własnej woli, i wbrew też no, przekonaniom ich obywateli. Natomiast chyba na tym niewątpliwie zyskują Niemcy.
Jak najbardziej. Niemcy, ja bym powiedział, że nie tylko Niemcy. Oczywiście Unia Europejska jest projektem, jeżeli ktokolwiek patrzył, starał się sprawdzić, czyim jest projektem, to trzeba powiedzieć, że głównym pomysłodawcą jest finansjera amerykańska, a w moim przekonaniu również państwo tutaj Stanów Zjednoczonych miało w tym bardzo duży udział. Zresztą no, finansowanie pana Moneta, tak, pana Schumana, to jest finansowanie właśnie z tego kierunku. No ale w tym wszystkim jest przede wszystkim Francja, Niemcy. Gdyby nie było tego sojuszu francusko-niemieckiego, to nie byłoby tak naprawdę, no nie mielibyśmy do czynienia z Unią Europejską. Nie byłoby tego tworu. Natomiast no, na podstawie tego sojuszu praktycznie dzisiaj te wszystkie państwa umówiły się, że mogą sobie po prostu korzystać z rynków pozostałych państw i kierować tutaj po prostu swoje siły właśnie wspólnie, w jakimś tam sojuszu. Oczywiście są różne sytuacje, w których ten sojusz jest gdzieś zachwiany. To bardzo mocno było widać, kiedy przy władzy był Trump, tak, gdzieś te wszystkie grożenie paluszkiem Niemcom przez Trumpa, też pokazywanie, że można by, że być może Stany przeniosą ciężar jak gdyby kierowania Unią na Polskę, bo były takie sygnały. Natomiast no, widzimy, że to wszystko już, że tak powiem, wróciło do normy i mamy taką sytuację, jaka była od początku w Unii Europejskiej, czyli mamy sojusz tych neokolonizatorów w Europie. No i tak więc, no i teraz powiedziałeś też coś takiego na początku programu, o ile dobrze pamiętam, że właśnie prawdopodobnie te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o budowę samej Unii Europejskiej, właśnie o te quasi ten rząd, że to wszystko jest specjalnie tak zrobione. Oczywiście to jest tak specjalnie zrobione, żeby Polacy nie wiedzieli za bardzo, jak to wszystko funkcjonuje, ale przede wszystkim po to, żeby tę rolę przewodnią zawsze miały te trzy państwa plus kilka państw mniejszych, takie jak na przykład Luksemburg, tak? Jeżeli ktokolwiek właśnie czytał chociażby o ojcach założyciela, to wie, że Schuman był Luksemburczykiem. Tak więc interesy tego państwa są też w moim przekonaniu zadbane. Zresztą widać to też po takim małym państwie jak Luksemburg. Widzimy, jaki ma udział w rynku polskim, jeżeli chodzi o PKB. Ja tylko powiem, że jest, o ile dobrze pamiętam, w latach do 2016 roku jego udział tego państwa w Polsce, w polskim PKB, to było prawie 1%. Tak więc to jest ogromna, ogromna, ogromna suma. Była na siódmej pozycji, jeżeli chodzi o udział PKB w Polsce tego państwa. No tak więc, no właśnie dzięki temu, że jest ten sojusz francusko-niemiecki plus kilku mniejszych państw, no praktycznie cały czas tę przewodnią rolę będzie miał ten sojusz tych państw i będzie on pokazywał, w którym kierunku Europa ma iść. A jaki to jest kierunek? No, mówiliśmy też o tym ostatnio, Kamilu. Jest to Kamil, droga ekoszaleństwa, które prowadzi tak naprawdę Europę do upadku, bo patrząc na dane sprzed ostatnich 15 lat, to już mówiliśmy, tak, 2% PKB rozwoju w państwach sumarycznego, takiego w państwach Unii Europejskiej, to po pierwsze. W tym czasie Stany Zjednoczone 70% wzrostu PKB, Chiny 300% wzrostu PKB. Pytanie, czy za niedługo nie będziemy musieli już gonić też Afryki, bo do tego to wszystko zmierza. No, straszna sytuacja dla Europy, tym bardziej, że jeszcze widzimy tą sytuację w Polsce, gdzie ludzie są tak zapatrzeni na tą Unię Europejską, natomiast no, nie analizują w ogóle twardych danych, które pokazują, że no, Unia Europejska jest w stagnacji, w głębokim kryzysie gospodarczym. No i nie wiem, czy to nie jest właśnie cel, żeby ta stagnacja nawet się pogłębiała. Teraz struktury unijne, no właśnie to pewnie kwestie klimatyczne, to też jest jeden z tych, wariantów, z tych tematów, gdzie ta jednomyślność będzie zniesiona. Już się mówi, nawet przy poparciu jednej tam pani wiceministry z rządu warszawskiego, że redukcja o 55% emisji dwutlenku węgla, która dla nas będzie zabójcza, to już za mało, 90. No, może ten, tutaj parafrazując stare dobre kabarety z czasów słusznie minionych, powtarzając za Bohdanem Smoleniem, może by należało powiedzieć, a bez kozery powiem 500. No, powiem szczerze, że to
No właśnie, i to jest pytanie, do kogo trafił ten komunikat, tak? Bo ten komunikat trafił owszem do wielu ludzi, którzy być może interesują się polityką, ale do przeciętnego Polaka taki komunikat nic nie mówi przeciętnemu Polakowi. Dopiero kiedy byśmy mogli to przełożyć właśnie na komunikat, że wzrosną znowu koszty energii, to już nie o powiedzmy te 40-50% jak teraz do tej pory, tylko jeszcze większą sumę, większą ilość procentów. No to może wtedy by dotarł ten komunikat. Natomiast no nie ma tego komunikatu. Tak? Druga, kolejna sprawa to no, wiele mediów głównego nurtu, których Polacy słuchają, a które są właśnie mediami z kapitałem zagranicznym, to one te informacje nie przekażą. No i tu wracamy też do naszego systemu działania, właśnie tego ulicznego, w którym staramy się wyjść do Polaków i im przekazać te informacje. I potem nie dziwię się, że często jak z kimś dyskutuję, to widzę zdziwienie na ich twarzy, tak? Zdziwienie, że no ale jak to? No przecież to no, niemożliwe. No tylko, że to niemożliwe, ile razy już mi powtarza, ile razy ktoś nam powtarzał, mówił, że to jest niemożliwe, a potem okazywało się, że za kilka lat te wszystkie rzeczy, te wszystkie niuanse, te wszystkie nowości wchodzą. Te gospodarcze, nie tylko te gospodarcze, tak? Tak to dzisiaj wygląda. Popatrzmy dzisiaj też na tą sprawę właśnie chociażby z granicami, tak? Bo kolejna poprawka, jeżeli chodzi o traktaty Unii Europejskiej, no to właśnie dotyczy granic, tak? I to dotyczy ona artykułu 3 ustępu 2, w którym tekst obowiązujący obecnie jest następujący. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób powiązana z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu i migracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości. I teraz poprawka, która być może będzie obowiązywała, jeżeli Polacy nie wezmą się w garnie, zaczną też działać w tym temacie, jest następująca. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób w powiązaniu ze wspólną polityką dotyczącą granic zewnętrznych oraz właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości. I ja tu tylko dodam, że tym języczkiem uwagi mi są słowa ze wspólną polityką dotyczącą granic zewnętrznych. Czyli polityka już nie będzie zależała od państw członkowskich w dużej mierze, jeżeli chodzi o te granice zewnętrzne, czyli praktycznie przekazujemy kolejne kompetencje Unii Europejskiej, gdzie być może w momencie, kiedy będzie taka sytuacja jak na granicy z Białorusią, to już nie nasz rząd będzie decydował, czy stabilizacja danego państwa, naszego państwa będzie zagwarantowana i nie będzie gwarantem, tylko będą urzędnicy w Brukseli, którzy będą tak naprawdę oderwani od rzeczywistości, nie będą wiedzieli, co się dzieje w Polsce, nie będą wiedzieli, jaka jest sytuacja i będą po prostu zezwalali na pewne rzeczy pod wpływem filmików z YouTube'a, filmików z BBC, tak, które będą oczywiście zmanipulowane. I tak to będzie wyglądało. Tak więc zauważ, że ta zasada, ta katolicka zasada, która miała kiedyś obowiązywać w Unii Europejskiej, która miała nie odbierać właśnie kompetencji, które są, może sobie, z którymi państwo narodowe może sobie bez problemu poradzić, no już nie obowiązuje, tak? Już nie obowiązuje i tak naprawdę wszystko powolutku się centralizuje. Już to nie jest żadna federacja, tak? To, o czym oni mówią, że próbują robić jakiś federalny byt. To jest coraz, mamy do czynienia z coraz większą centralizacją tych wszystkich uprawnień. No, kolejna poprawka, kolejna straszna, kolejna, która tak naprawdę godzi w nasze bezpieczeństwo i nie tylko. Bo ja osobiście nie ufam urzędnikom europejskim, widząc chociażby to, co się dzieje dzisiaj, co się działo na granicy ukraińskiej, tak? Przecież ten cały konflikt jest spowodowany decyzjami Unii Europejskiej. Tak więc jeżeli damy im jeszcze większe kompetencje, to co się będzie działo dalej? No, zastanawiam się właśnie tutaj, może ty, Kamil, też coś w tym temacie, bo ja nie widzę tego tematu, przepraszam, tej sprawy w rękach biurokratów unijnych. Uważam, że o wiele lepiej wiemy, co się dzieje na naszych granicach w Polsce. Mamy lepsze informacje, mamy większy dostęp do informacji w tym temacie.
mamy więcej mediów, chociaż nawet ten rynek medialny jest zepsuty, ale mamy jednak te media, które informują, mamy jakichś ludzi, mamy jakieś organizacje, które informują o tym, co się dzieje. Natomiast no, nie wierzę w to, że te informacje będą docierać na bieżąco do ludzi, którzy są gdzieś w Brukseli, siedzą. I jeszcze jedna sprawa, właśnie a propos sprawy jeszcze jednomyślności, tak? Gdzie tak naprawdę wtedy granicą na wschodzie będzie zarządzała prawdopodobnie większość, tak? Czyli państwa, powiedzmy, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii. I powiedzmy, tym państwom wystarczy to, żeby przegłosować, w jaki sposób ta granica ma być zarządzana. No, jakieś kuriozum. No właśnie ciekawe, czy tutaj te wytyczne tak zwanego paktu migracyjnego też zainteresują Polaków, bo to wszystko, o czym rozmawiamy, ma też pewien swój kontekst wyborów czerwcowych do Parlamentu Europejskiego. O samym parlamencie sobie pewnie też powiemy za chwilę parę słów, no ale ten pakt migracyjny to też jest pełen bardzo różnych, bardzo ciekawych spraw. I aż strach pomyśleć, jeśli teraz już Unia może mówić, że macie tam budować obozy na granicach i tam trzymać tych ludzi, no gdzie już widzieliśmy na Lampedusie, jak tam budowano jakieś właśnie obozy, no i jak to się skończyło, to wiemy, że nie za dobrze. Ale może za chwilę się okaże, że nie potrzeba żadnej straży granicznej. Zlikwidujmy straż graniczną, w to miejsce będzie Frontex. Zlikwidujmy prokuraturę polską, w której jest kompletny bałagan. Wystarczy nam prokuratura europejska, a co? No jak najbardziej. Ja tu tylko dodam, że też zauważyć, bardzo dobrze powiedziałeś właśnie o tych nowych wytycznych, o tych nowym prawie europejskim, bo to też pokazuje, że Komisja Europejska jest cały czas, że tak powiem, ofensywnie nastawiona do państw narodowych. To nie jest tak, że to jest jakaś próba dogadania się, to jest jakaś próba, nie wiem, wysłuchania tych państw, wysłuchania ich problemów. Nie, to tak nie działa. To jest po prostu z góry ustawiony jakiś cel i te cele mają być wykonane. Tak? A co, jeżeli nie będą wykonane? No to już słyszeliśmy, co powiedział pan Schulz bodajże w 2000, chyba, teraz nie pamiętam, no chyba na początku 2019, w 2022 roku chyba to było. No, że jeżeli, że powstanie, powstaną Stany Zjednoczone Europy, natomiast kto nie będzie chciał do tego projektu wejść, ten po prostu zostanie wyrzucony z Unii Europejskiej. No, to w takiej sytuacji taka jest droga. Tutaj też pokazywana jest ta solidarność, tak, i to, że w tym projekcie tak naprawdę państwa, które się sprzeciwiają pewnemu głównemu celowi wytyczonemu przez ojców założycieli, to te państwa nie mają prawa bytu i nie będą traktowane tak jak wszystkie inne. No, tak to wygląda. Warto też tutaj wspomnieć, jeszcze wrócić do tego poprzedniego tematu dotyczącego właśnie tego równouprawnienia płci, bo wiele osób zapomina o tym. Jest taka świetna książka pani Gabriel Kuby o rewolucji seksualnej w Europie. Po pierwsze, w tej książce mamy informacje o tym, po co, dlaczego są potrzebne, po co i dlaczego są potrzebne Unii Europejskiej, a przede wszystkim rządzącym te wszystkie rzeczy dotyczące właśnie deprawacji seksualnej. Otóż tam było takie wyjaśnienie, że no jest to potrzebne do tego, żeby lepiej zarządzać społeczeństwem, że społeczeństwo, ludzie, którzy są nastawieni bardzo mocno na te sprawy związane właśnie z seksualnością, to oni coraz mniej zaczynają się dopytywać i interesować tymi sprawami, w których, no, które mogą świadczyć o ich przyszłości, o tym, w jaki sposób mogą się rozwijać, o tym, o powiedzmy, o finanse, o wolność, o takie właśnie podstawowe pytania, to zaczyna się, powiedzmy, gdzieś tam rozmywać i nie interesują się tym. Raczej koncentrują się na tym, co jest ich uzależnieniem, co jest ich zniewoleniem, tak? Tak więc no tutaj te sprawy właśnie seksualne. Tak więc jaki jest cel właśnie rozszerzania tego właśnie wszystkiego? To, co już powiedziałem wcześniej, co powiedział Jerzy Chodorowski, profesor, stworzenie nowego człowieka. A drugi cel to jest właśnie nie wtrącajcie się do nas, my wiemy, jak wami zarządzać, wy jesteście, zresztą to było wiele razy, jest wpisane w różnych informacjach, które dotyczą właśnie też masonów i masonerii, że wy jesteście bydłem, którym trzeba zarządzać. I to jest brutalnie powiedziane, ale tak właśnie jest.
I zauważmy, że właśnie te podejście komisji, wrócę teraz właśnie do tego tematu, to ofensywne podejście komisji, ono zawsze jest ofensywne. Tak samo w tym temacie przecież mamy do czynienia już, przepraszam, pikieta w Warszawie, człowiek jeszcze wczoraj, tak więc było zimno i człowiek jest trochę przeziębiony. Mamy sytuację taką, że Komisja Europejska już od ponad chyba 20 lat sponsoruje takie organizacje jak ILGA, chociażby. ILGA to jest organizacja, która właśnie działa na rzecz homofobii, tak? I ta organizacja, przynajmniej ILGA Europa, jest finansowana z ogromnymi kwotami z Unii Europejskiej, z różnych miejsc, z różnych organów Unii Europejskiej, czy to z Rady Europy, czy to właśnie przez komisję, czy parlament. No, jeżeli ktokolwiek popatrzy, jakie pieniądze tam idą, to się można za głowę chwycić, tak? Cały czas są te działania ofensywne, które są uprzedzające, dopiero potem gdzieś są, zaczynają wchodzić te wszystkie akty, właśnie chociażby ten traktat teraz, tak? I my musimy się po prostu zjednoczyć. My jako Polacy musimy zacząć po prostu w tym wszystkim, w tym temacie działać. Musimy wychodzić na ulicę, musimy pokazywać Polakom, że są manipulowani i pokazywać im tak naprawdę to, co powinno ich interesować. Czyli pokazać im, posłuchajcie, żyjemy w jednym z najgorszych kryzysów Europy gospodarczych. My tego może w Polsce dobrze nie widzimy, bo Polska jest tym rynkiem, który się rozwija i gdzieś jeszcze cały czas mamy olbrzymie pieniądze, które są wpływają poprzez kapitał zagraniczny, tak? Ale też rozwijamy się właśnie poprzez długi, które zaciągamy na siebie. Ogromne długi. I trzeba będzie kiedyś spłacić, a w momencie, kiedy będziemy je spłacać, to będziemy być może mieli właśnie, znowu też trafimy do tego koszyka państw, które są w stagnacji gospodarczej. Właśnie też dosiągnął już ich ten kryzys gospodarczy, a wszystko na to wskazuje z powodu właśnie tego całego szaleństwa gospodarczego. Tutaj ważny wątek, może akurat na podsumowanie, kwestia roli Parlamentu Europejskiego w tym wszystkim. No bo zmiany traktatów zainicjował Parlament Europejski, czyli taki czynnik demokratyczny w Unii Europejskiej, to właśnie jest bożyszcze tych wszystkich demokratów, że zobaczcie, Unia Europejska jest tak demokratyczna, mamy swoich europosłów, tylko w tak licznym gronie, jakim jest Parlament Europejski, ponad 700 ludzi, no to grono jest w zasadzie adecyzyjne. W zasadzie można by je zredukować do szefów tych największych frakcji i tam by sobie podejmowali decyzje. Natomiast jaka jest rola Parlamentu Europejskiego w tym wszystkim? Oni zaczęli, a potem wszystko to zapada już na szczeblach rządowych. No to w takim razie po co w ogóle ten parlament? Chodzi o legitymizację po prostu tego, co się robi. Ja już kilka razy miałem tu w Katowicach zresztą niedawno było takie wydarzenie, które nazywało się Forum Miast, tak? Światowe Forum Miast. I to była po prostu debata, oczywiście organizuje to ONZ, była wielka debata. Oczywiście mówiono tutaj też o ekologii, ale jak człowiek popatrzył na te wszystkie ilości namiotów, na te wszystkie klimatyzatory, które były obok postawione, oczywiście działające na ropę, no to tak się zastanawiał. No, przyjechali dyskutować o ekologii, ale tak naprawdę o komforcik swój dbają i to nie patrzą na ekologię. Natomiast no, po co to było? Przede wszystkim ja się zarejestrowałem, stwierdziłem, pójdę, parę jest paneli, które mogą być ciekawe, zastanawiam się, jak to wygląda po prostu. No, i oczywiście przyszedłem, byłem na kilku tych panelach dyskusyjnych. Na czym polega ta dyskusja na tych panelach? No, szanowni Państwo, siadamy, jest najpierw wykład trwa powiedzmy godzinę, a potem jest 10 minut na dyskusję, gdzie odezwą się może 2-3 osoby, które są ustawione i na tym kończy się dyskusja, bo kolejny panel, trzeba zwolnić pomieszczenie i tak to wygląda. Natomiast konkludując, natomiast końcówka, zawsze te wszystkie już podsumowania tych wszystkich forów dyskusyjnych, takich organizacji jak ONZ, polega na tym, że już są jakieś wnioski wystawione, że tutaj dyskutowaliśmy z ludźmi i mamy takie wnioski, tak to ma wyglądać. Tak więc no, w ten sposób legitymizuje się działanie dalsze, tak? Ale jak to wygląda? No właśnie to wygląda tak, że jest już przygotowany tak naprawdę jakiś plan przez jakichś ludzi. Oni tylko przychodzą, tworzą jakieś pozory dyskusji,
a potem to wszystko wchodzi i trafia i przekazuje się to naszym dzieciakom w szkołach, przekazuje się to opinii społecznej jako pewien rodzaj przedyskutowanej sprawy. Tak? A tam nie było żadnej dyskusji, to była po prostu jedna wielka ustawka, tak bym to ujął. No i to samo mamy tutaj, tak jest też rola w moim przekonaniu Parlamentu Europejskiego. Oczywiście oni mają tam możliwości głosowania, natomiast no, już to, co powiedziałem wcześniej, że po pierwsze, kto im podstawia te wszystkie rzeczy do głosowania, to nie oni to tworzą, tak? To nie mają tego prawa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Parlament Europejski, no, można by powiedzieć, że niby to jest ciało demokratyczne, ale popatrząc na całość funkcjonowania tego tworu, całość funkcjonowania Unii Europejskiej, no to widzimy, że jednak coś tu jest nie tak, że dlaczego tu nie ma na przykład żadnych ustaw, żadnych projektów legislacyjnych, które byłyby powiedzmy związane z naszym środowiskiem, tak? Gdzieś, które by broniły państw narodowych. No nie ma. Dlaczego? Dlaczego kierunek jest ustawiany zawsze w taki sam sposób, już od tylu lat, że praktycznie on jest cały czas ukierunkowany na wyniszczenie państw narodowych. No otóż odpowiedź jest prosta. Trzeba zacząć czytać, trzeba zacząć interesować się historią Unii Europejskiej, jak ona powstawała, jakie były jej główne cele. No i że człowiek wtedy już to sobie wszystko wyczyta i popatrzy, że chodziło właśnie o zniszczenie państw narodowych, natomiast stworzenie państwa Europa, no to wszystko się wtedy poukłada i będzie wiedział, że właśnie to jest wszystko tak skomplikowane tylko po to, żeby człowiek nie zrozumiał. I tylko po to, żeby cele pewnych państw i środowisk finansjery były realizowane. Kosztem oczywiście Europejczyka i państw narodowych. No, to myślę, że to jest ważne podsumowanie i dobre podsumowanie też w kontekście tego, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, więc w tym momencie myślę, że możemy postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Mariusz Piotrowski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, Kamilu. Ja jeszcze na koniec, jeżeli mogę Cię prosić, to bardzo proszę wszystkich o też pomoc finansową naszej organizacji. Jeżeli się da, to jeżeli ktoś dotrwał do końca tego odcinka, to bardzo prosimy o to, żeby nam pomóc. Można wejść na stronę akcjaewakuacjaz.eu. Mamy teraz taką sytuację akurat, że walczymy na ulicach polskich miast. Mamy grupy chętne do tego, które chcą wychodzić na ulicę i rozmawiać z Polakami na ten temat. Natomiast no, brakuje nam pieniędzy na sprzęt, na to, żeby pojechać, zrobić też szkolenie w takich miejscach. I jeżeli są osoby, które mogłyby pomóc, to bardzo prosimy. Jeżeli są osoby, które mogłyby przekazać, że na przykład są firmy, które mogłyby pomóc, to też bardzo prosimy o taką informację. Na pewno będziemy się kontaktować. Tym bardziej, że właśnie w interesie tych firm przede wszystkim dzisiaj możemy powiedzieć, że będziemy też działać, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie. No tak, to na pewno jest ważne. Zachęcamy Państwa do wspierania akcji Ewakuacja z EU. Strona akcjaewakuacjaz.eu. Tam są wszystkie dane potrzebne. Państwa prosimy też o udostępnianie tego materiału, o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, o wsparcie również naszego kanału. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.